Dzisiaj zaczynamy tego live'a od takiego ogłoszenia, które jest właściwie takim motywacyjnym ogłoszeniem, a mianowicie postanowiłem zorganizować takie wyzwanie 9-dniowe, bo zbliża nam się dość długi weekend i szereg osób będzie miało wolnych nawet 9 dni, a 9 dni to już jest naprawdę dużo, od 1 do 9 maja i zrobimy taki bezpłatny challenge, takie 9-dniowe wyzwanie, które nazywa się Lataj na wyższym poziomie i postaramy się podnieść przynajmniej o jeden lub dwa poziomy nasze loty, nasze ujęcia podczas latania. Myślę, że to będzie fajny challenge darmowy. Ja wam dzisiaj opowiem trochę więcej na ten temat i też opowiemy i też wymienimy się informacjami. Także czat działa cały czas w tle. Jakie plany na ten sezon? Jak też latać, żeby trochę lepiej ten sezon zakończyć, żeby mieć fajne efekty, żeby dobrze go wspominać, ale też żeby wynieść taką satysfakcję i na koniec sezonu, jak się spotkamy w listopadzie, to powiedzieć sobie uczciwie, no kurczę, w tym sezonie poszliśmy przynajmniej 2-3 kroki do przodu i to było to. Zacząłem robić lepsze ujęcia, świadomie, konsekwentnie zacząłem sam używać manualnej ekspozycji, albo na przykład wykonałem pierwsze zlecenia, albo zbudowałem mocno swoje portfolio. Wśród nas jest bardzo dużo świetnych operatorów i naprawdę zdolnych i wyzwanie też będzie taką okazją do tego, żeby się podzielić tymi informacjami. Czyli nie tylko ja się dzielę z wami, ale dzielimy się wzajemnie i podnosimy poziom. Na wielu grupach to wygląda tak, słuchajcie, że ten poziom jest mocno rozstrzelony. Są ludzie, którzy dołączają i wrzucają przypadkowe zdjęcia na Facebooka, a są osoby, które są na tej grupie na przykład 2 lata i pojawia się ta wielka rozbieżność, ten konflikt interesu. I teraz ci początkujący są zagubieni, bo po pierwszym wrzucie okazuje się, że to był strzał ślepakiem, bo takich ujęć było tysiące. Reakcja jest oczywiście kiepska, bo co to za grupa, gdzie wrzucamy fatalne zdjęcia. Dlatego w tym roku postaramy się rozpocząć sezon, jako że wiele osób udaje się teraz do sklepów, czy na strony sklepów z Zenonem Martyniukiem, kupuje swoje pierwsze drony i nie wie, co zrobić dalej. Więc ten challenge to będzie challenge darmowy, 9-dniowy. Będziemy mówili o tym. W każdym dniu pokażemy wspólnie jedno ujęcie, tylko jedno, tak żeby po 9 dniach wzbogacić swoje ujęcia o nawet 9 stopni. Po co organizuję takie wyzwanie? To wyzwanie chciałem zorganizować, żeby zmotywować ludzi na początku sezonu i żeby dać im takie narzędzia i takie pomysły, inspiracje, żeby spojrzeli też inaczej, z innego punktu widzenia, z punktu widzenia osób bardziej doświadczonych, czyli was, bardziej doświadczonych kolegów, czy mnie, na same ujęcia dronowe. Z założenia materiał jest bezpłatny i będzie on odbywał się w formie live'ów krótkich, 15-minutowych na YouTubie i na grupie facebookowej, czyli muszę zainwestować w narzędzie, które się nazywa Restream, żebym mógł transmitować i zainwestuję na maj w to narzędzie, czyli to będzie Restream, można transmitować równolegle na dwóch kanałach. To będzie mnie kosztowało ze $20, ale można transmitować to na YouTubie i na grupie facebookowej naszej, także fajnie pod tym względem. Następna sprawa, jeżeli chodzi o założenia, prostota, żeby to nie było skomplikowane, bo każdy z nas ma życie wystarczająco skomplikowane, żeby jeszcze dodatkowo komplikować. Więc drugim założeniem jest prostota. Mamy mieć wyzwanie, motywację, inspirację na ten sezon cały, bo się robi cieplej. Wiele osób startuje dopiero z lotami teraz, a wiele osób zacznie latać bardziej intensywnie, bo ma więcej czasu. Jest cieplej i też jaśniej. Można latać po prostu długo w ciągu dnia, nawet po pracy albo przed pracą. Trzecia rzecz to jest termin. Jako że majówka sprzyja 9 dni, wiele osób jest w stanie sobie wziąć tyle wolnego, więc czas do dyspozycji jest. I w ciągu 9 dni każdego dnia będzie krótki live, 10-15-minutowy, gdzie pokażę jedną technikę albo się wymieniamy technikami. Czyli jak macie wy pomysły, to przysyłacie też do mnie. Jedna technika, na przykład z góry na dół ujęcia, unoszenie albo opadanie, tak, ujęcia, albo timelapse w taki sposób. To jest tylko przykład takiego jednego odcinka i się motywujemy i powstaje nam dzięki temu taki fajny materiał warsztatowy i mamy właśnie. I to jest to, foto, wideo albo timelapse. Dzięki temu lepiej będziemy kadrować, bardziej wyczuwać wysokość i panować nad naszymi ujęciami, żeby one nie wszystkie wyglądały tak samo, czyli ze 120 metrów bloki ujęte, osiedle blokowców i
i tekst do tego na poście, który brzmi na szybko, bez edycji, wrzucone, tak, na grupie. Tylko żeby zrobić coś więcej. Treść dostępna każdego odcinka przez 24 godziny. Ludzie, słuchajcie, mają tak, że jeżeli ten materiał jest dostępny cały czas, to ludzie go nie doceniają i nie korzystają, więc każdy odcinek będzie dostępny tylko 24 godziny i on później zostanie przeniesiony do archiwum, żeby mieć dostęp do tego archiwum podczas trwania wyzwania. To wyzwanie będzie dostępne dla wszystkich osób, które sobie ten dostęp tu zarezerwują, bezpłatnie zarezerwują. To jest to i link mam tu, przepraszam, się trochę zamotałem. Darmowy dostęp w trakcie trwania programu właśnie na tej platformie i właśnie pod tym adresem, który dałem. Następnie prezentacja technik, czyli każdy z uczestników będzie miał prawo uczestniczyć w konkursie. I konkurs robimy na zakończenie w ostatnim dniu, czyli 9, i będzie też oczywiście wyłonienie, podsumowanie tego konkursu i nagrody motywacyjne. Ja postaram się też zorganizować na ten challenge sponsorów. Jeżeli nie zorganizujemy sponsorów, to sam będę sponsorem, czy Drone Bootcamp platforma będzie sponsorem, bo mamy bardzo dużo darczyńców, mamy też osoby, które wspierają ten kanał. W sumie korzysta z Drone Bootcamp ponad 4000 osób, więc można też pokusić się o to, żeby były fajne nagrody, czy jeżeli tylko materiały będą. Korzyści, jakie mamy z tego, jest na pewno inspiracja i motywacja, bo nie jesteśmy sami, nie tkwimy w takim marazmie, że wracamy z pracy bez siły i nie mamy czasu nawet myśleć, nie? Tutaj mamy podane to na tacy, takie dzień za dniem fajne wyzwanie. Następnie to są nowe techniki ujęcia, które możemy przyjąć do naszej palety, do naszego arsenału i następnie gotowy warsztat dla innych osób, które będą chciały dołączyć później, czyli w ramach, czy to będzie w ramach Drone Bootcamp, czy w ramach normalnego warsztatu. Dla mnie to jest duża korzyść, bo mam kolejny produkt i mam też materiał dla członków Drone Bootcamp. Tworzę go wspólnie z wami. Jest to dla mnie fajna wartość, czyli jest tutaj klasyczna sytuacja win-win. Każdy, kto chce za darmo skorzystać, skorzysta. Kto nie ma ochoty albo czasu, może dołączyć do Drone Bootcamp. A dla mnie też jest tworzenie nowego warsztatu i motywacja do działania. I to jest fajna sprawa i też nowe siły. Coś się dzieje po prostu. Jest akcja. Pomyślimy o jakichś fajnych nagrodach. Nie wiem, czy to będą na przykład takie koszulki albo coś ciekawego. Zrobimy sobie fajnego, może jakiś nowy wzór. Tu jest wiele zdolnych osób. Możemy na ten sezon 2021 zrobić coś naprawdę wartościowego wspólnie.